Squaber oferuje trzy sposoby płacenia za abonament i jeden dodatkowy, jeśli zdecydujecie się na roczną subskrypcję. Najszybciej jest podłączyć swoją kartę kredytową, z której co miesiąc pobierana będzie odpowiednia kwota. Aby to zrobić, wybieracie odpowiedni abonament, zostawiacie zaznaczoną pierwszą formę płatności i wpisujecie wszystkie wymagane dane, czyli wasze imię i nazwisko, numer karty miesiąc i rok z daty jej ważności i trzy cyfrowy kod, który znajduje się na jej odwrocie. Jeżeli wszystko jest gotowe, wystarczy kliknąć przycisk Przejdź do płatności. Jeżeli zdecydujecie się zapłacić PayPal'em, zaznaczacie tą formę i od razu przechodzicie do płatności. Jeśli macie konto PayPal, to sprawa jest prosta, natomiast jeśli nie, wpisujecie wszystkie dane, o które proszą w formularzu, takie jak informacje o karcie, dane do rozliczenia, adres wysyłkowy, który w tym przypadku nie ma znaczenia, i informacje kontaktowe. Na koniec sprawdzacie, czy wszystkie dane są poprawne, akceptujecie i finalizujecie zakup. W przypadku PayLane sprawa jest nieco prostsza. Ten system nie wymaga zakładania konta, a jedynie prosi o wasze dane. Adres oraz dane dotyczące karty kredytowej. Jeżeli wszystkie okienka są poprawnie wypełnione, klikacie Autoryzuj co kończy sprawę. Jeżeli zaś zdecydujecie się skorzystać z dużej zniżki i zapłacić od razu za cały rok z góry, możecie zrobić to za pomocą systemu przelewów PayU. Po kliknięciu Dodaj Płatności zobaczycie taki formularz. Zaznaczacie tutaj swój bank, wpisujecie wymagane dane, a następnie po kliknięciu niebieskiego przycisku zostaniecie przekierowani do bankowości elektronicznej waszego banku, gdzie będziecie mogli zakończyć przelew. Skład, alerty i polecenia główne na czas zawsze.